Koronawirus nie zatrzymał innych chorób. Lekarze, chirurdzy, onkolodzy, chirurdzy, laryngolodzy twierdzą, że przed pandemią nawet 50% pacjentów trafiało do nich, do specjalistów za późno, ale teraz twierdzą, że jest jeszcze gorzej. Takich pacjentów, którzy w zaawansowanych stadiach chorób nowotworowych trafiają do specjalistów, może być nawet 70-80%. Jesteśmy w szpitalu uniwersyteckim przy ulicy Borowskiej. Na sali operacyjnej trwa zabieg usunięcia guza ślinianki. To pacjentka, która trafiła w dobrym momencie i jest szansa na pełne wyleczenie. Zapraszam. To skomplikowany i wymagający ogromnej precyzji zabieg. Konieczne jest znalezienie nerwu twarzy, co w tym przypadku nie było łatwe. Jednym z powikłań tego typu zabiegów jest porażenie nerwu twarzowego, co jest szczególnie takie niekorzystne dla pacjenta, ponieważ daje niekorzystny efekt kosmetyczny, czyli asymetrię twarzy, niemożność zamknięcia oka, opadanie kącika wargi. Guz został usunięty, wycinki trafią do badania histopatologicznego, a na wyniki trzeba czekać co najmniej 2 tygodnie. Lekarze są jednak dobrej myśli, ale laryngolodzy mają długą listę poważnych zmian onkologicznych. Głównie jest to krtań na pierwszym miejscu, najwięcej przypadków, około 300 na Dolnym Śląsku w skali roku. Następne jest gardło, trochę mniej, jama ustna, język, ale również ślinianki, również ucho. Niestety pandemia utrudniła chorym dostęp do specjalistów, do diagnostyki i specjalistycznych badań. Nie wszyscy mogą czekać, nie wszyscy czekają, ale w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym ostatnio niestety musieliśmy wyhamować planowe przyjęcia. Teraz odmrażamy też przyjęcia, coraz więcej planowych zabiegów. Z punktu widzenia kardiologii mogę powiedzieć, że ta kolejka jest do pokonania w przeciągu najbliższych kilku tygodni. Dziś po raz kolejny lekarze apelują, by chorzy nie obawiali się szpitala i nie rezygnowali z terminów operacji. Ale niestety jest i druga strona tego problemu. Prowadzone od roku teleporady w wielu przypadkach nie tylko nie pomagają, ale i szkodzą chorym. W przypadku laryngologii nie jestem w stanie zrobić wiele więcej, dlatego wracajmy do normalnego funkcjonowania w służbie zdrowia. Takie są kierunki wskazane przez NFZ i ministerstwo i wracajmy do planowanego leczenia. Na bloku operacyjnym szpitala przy ulicy Borowskiej tylko dziś wykonano ponad 50 operacji. Większość to zabiegi planowe. Katarzyna Studnik, Echo 24.